Sprawa jest prosta. Otóż od kilku już tygodni chodzę z taką myślą w głowie, żeby rozpocząć w naszej parafii katechezy dla dorosłych i zaproponować to wszystkim parafianom. Dzisiaj będzie katecheza pilotażowa jako druga konferencja, dlatego że często, tak jak powiedziałem, kończąc konferencję pierwszą i wprowadzając jednocześnie drugie, nie zdajemy sobie sprawy z rzeczy zupełnie elementarnych. I kiedy mamy deficyt, dobrze by było, żeby dobre media tego nigdy nie puściły, co powiem, bo to będzie uderzenie w nas, księży, ale niech puszczają, najwyżej będę później niemile widziany. Ale jest to winą poprzednich pokoleń, między innymi, które nas wychowywały, czy nie. Wszyscy cieszą się, że katecheza była w salkach, dzisiaj są głosy za i przeciw, wszyscy się cieszymy, że, nie wiem, można powiedzieć, katecheza dzisiaj jest w szkole, przynajmniej takie były głosy, bo jest większa możliwość dotarcia do młodzieży, inni z kolei rozpaczają, katecheza dla wielu katechetów staje się uciążliwa i staje się krzyżem pańskim, bo młodzież nie tyle, co jest wymagająca, ile często dzisiaj w ogóle nie zainteresowana Bogiem ani życiem duchowym. I to jest taka, powiedziałbym, trudna rzeczywistość, z którą trzeba się mierzyć. Jeśli ktoś uczył katechezy w życiu, a ja generalnie nieprzerwanie katechezy uczę przez całe swoje kapłaństwo, w zasadzie rok miałem takiego roku sabatowego, ale to wtedy, kiedy byłem tam na Łomiankach i kończyłem pracę doktorską, po prostu pisać. I to był jedyny czas, kiedy nie uczyłem katechezy, a tak to uczyłem zawsze. I doświadczenie jest proste, to bardzo trudne zadanie. Co by się nie wymyśliło, to i tak jest źle, można powiedzieć, jeśli ten Duch Święty nie będzie kierował. A z drugiej strony, co by się nie powiedziało, to jest wszystko na katechezie. Nie wiadomo często, bo gdybym się trzymał, to się wszyscy, to oczywiście na szczęście nie mam nic wspólnego z pisaniem podręczników do katechezy, ani nie jestem krytykantem. Natomiast gdyby człowiek trzymał się podręcznikowego rozkładu katechetycznego, z całym szacunkiem dla tych, którzy piszą te wszystkie podręczniki, nie ujechałby dalej niż, nie wiem, za miedzę. Po prostu. Jest to niestrawialne. Można uprawiać tak samo w historii. Historii na poziomie akademickim, a można być profesjonalistą, metodologicznie poprawnym, uprawiając to na poziomie powszechnym. I być dobrym historykiem na przykład. Akurat tam gdzieś, powiedzmy, bardziej historią się interesuje czasami i tak dalej. Tak? Można być katechetą, który nie spłaszczając tematu mówi prawdę Bożą niepodręcznikowo, a można się trzymać podręcznika i tak nic z tego nie wynika. Nie? Więc katecheza dla dorosłych została zarzucona kilkadziesiąt lat temu. Ja ze swojego dzieciństwa, młodości właściwie pamiętam, że istniało coś takiego. I tak naprawdę żaden ksiądz nie nauczy katechezy, zaczynają to robić rodzice. Ani żadna katechetka, ani katecheta. To jest pierwsza, podstawowa, elementarna sprawa. Druga rzecz. Często nasi starsi współbracia, szczególnie niektórzy tacy bardziej, powiedziałbym, nie, że złośliwi, ale tacy wytykający nam naszą nieudolność, mówią, no co wy z tą młodzieżą dzisiaj robicie? No to ja się pytam, co wyście zrobili z ich rodzicami? Że dzisiaj mamy taką młodzież, a nie inną. Bo jak ja słyszę, że któryś z księży miał 48 katechezy tygodniowo godzin, to teoretycznie tyle miał, ale kłamstwem jest to, że to zrobił. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. Przy obowiązkach kapłańskich 48 godzin katechezy, kiedy ma iść spowiadać, odprawiać mszę świętą, zająć się jakąś grupą, jest nierealne. Więc ja to wszystko wkładam po prostu na półkę zatytułowaną bajki. Ale odczuwam silne, nie tylko jakieś tam pragnienie, ale przynaglenie, żeby zaproponować przynajmniej, niech to będzie 10, 15, 20 osób, które będą chciały cyklicznie przeżywać katechezę dorosłych. I mówić o podstawowych rzeczach, bo tego nam rzeczywiście brakuje. My nie mamy rozeznania w sprawach w ogóle fundamentalnej wiedzy co do teologii Kościoła. To nie jest tak, że na homilii powinniśmy o tym mówić. Między innymi, owszem, ale powinniśmy bardziej zająć się chyba, nie wiem, egzegezą Pisma Świętego, niż mówić o doktrynie wiary, czy o prawdach wiary. Od tego jest katecheza też, w dużej mierze. I warto, drodzy, sobie też to wziąć do serca. Dlatego dzisiaj, mówiąc w kluczu
nawrócenia, rozpoczynając Wielki Post, chciałbym powiedzieć o jednym takim sakramencie, właściwie o elemencie tego sakramentu, który jest po prostu pięć warunków dobrej spowiedzi. Żeby inaczej spojrzeć na spowiedź. Ostatnio miałem do dziewcząt katechezę o tym, no i też przyjmowały to albo nie. To jest tam po prostu trudne zagadnienie. Spowiedź święta budzi w nas wiele obaw i lęków, ale przede wszystkim to, co od lat jako ksiądz zauważam i w sobie samym również zauważałem przez całe moje życie, niedojrzale podchodzimy do tego sakramentu. Po prostu. Jako ludzie wiary niedojrzale. W punkcie wyjścia to sobie człowiek uświadamia wraz ze wzrostem swojej wiary, jest założenie, które po prostu nam nie towarzyszy, a które powinno towarzyszyć każdemu z nas, jeśli udaje się do konfesjonału. No to jest ta podstawowa prawda, że Jezus powiedział, że Bóg jest miłością i sam był miłością. I to jest finisz. Od tego się wszystko zaczyna i na tym się wszystko skupia. Jeśli Bóg jest miłością, to nie ma dla Niego przegranej. I teraz, jeśli nie zrozumiemy istoty sakramentu spowiedzi wychodząc z tego założenia, to ta spowiedź zawsze będzie nas w jakiś sposób ograniczała, ale w głowie, w naszym przeżyciu. Nie będziemy tego sakramentu traktowali po pierwsze na serio, po drugie z radością, a co najważniejsze, on pozostaje bezowocny. To jest największy problem wielu chrześcijan i katolików. Święty Jan Bosko, bo tym się kieruje przede wszystkim myślą księdza Bosko, którą sobie bardzo w życiu wziąłem do serca, na każdych rekolekcjach, które głoszę, które dane jest mi wygłosić, mam wbite do głowy od lat tę myśl księdza Bosko. Jeśli przemawiasz publicznie, zawsze powiedz coś o dobrej spowiedzi świętej. Jestem temu wierny, nie przestanę być, dopóki sił mi starczy. Ale warto, drodzy, mówić o tym, że spowiedź pozostaje bezowocna, bo my rozmieniamy się na drobne, a nie robimy jednej ważnej rzeczy, mianowicie nie czynimy dobrych postanowień. Dobrych, to znaczy konkretnych, tematycznych, mało tego, nie jesteśmy tym postanowieniom wierni. Tak to wygląda. Otóż, kochani, nie ma nic prostszego niż spowiedź, nic bardziej radosnego. Spowiedź nas wyzwala i pozwala nam systematycznie wzrastać w świętości. Nie jesteśmy tu abnegatami. Większość z nas jednak w swoim życiu próg spotkania z Panem Jezusem już przeszła, nie? Nie jesteśmy tu na takim spotkaniu pierwszy raz i zdaję sobie sprawę, że nie mówię do ludzi, którzy po raz pierwszy poznają Pana Jezusa i dopiero ten próg przekraczają wiary w ogóle, ale do ludzi dojrzewających w wierze. Dlatego taki, a nie inny temat. Aby wzrastać duchowo, to trzeba tę spowiedź potraktować poważnie. I też nie chcę nikogo zaskakiwać, ale to jest kwestia dojrzewania w naszym życiu. I mówię to głównie o sobie. Nie dojrzewa się do tego przez 5, przez 10, czasami przez 40 kilka lat, żeby do tego dojrzeć, żeby dobrze się spowiadać. I pierwszą zasadniczą sprawą oczywiście jest rachunek sumienia, czyli człowiek musi mieć podstawowe rozeznanie co do tego, co jest dobrem, a co złem. W świetle czego? W świetle Ewangelii Chrystusa. To jest właściwa perspektywa. Rachunek sumienia oczywiście możemy oprzeć o wszystkie pomoce, jakie posiadamy, materiały, ale to jest nazywanie grzechów po imieniu, wprost, konkretnie i na temat. W poważnej materii, jeśli grzeszymy, powinniśmy również uświadomić sobie okoliczności tego grzechu oraz jego wagę i ilość konkretnie. W poważnej materii, powiadam. Tak? To jest ważna uwaga. Czyli to są sprawy zupełnie fundamentalne. Dobry, konkretny rachunek sumienia. Bo to, co zauważam często w spowiedzi świętej, to nie jest żadna zdrada tajemnicy spowiedzi świętej, tylko po prostu tak jest. Przychodzi ktoś i międli teraz. Nie wiadomo, co powiedzieć. No jak nie wiadomo, co? Jak zrobiłeś rachunek sumienia, to wiesz, co powiedzieć. Nie ma co się tam teraz roztkliwiać. Spowiedź święta jest konkretnym wyznaniem grzechów.
Osoba, która pracuje nad sobą już systematycznie, świadomie, przedstawia też spowiedzi święte. Jeśli ma swojego spowiednika, to stać ją na więcej czasu. Ale konkretnie to, co zrobiła ze swoim życiem wcześniej. Co się udało, bo nikt nie jest z nas konglomeratem grzechów, słabości i niedoskonałości. Każdy z nas nosi w sobie również to wszystko, co po ludzku i po bosku rzecz biorąc jest sukcesem, współpracy z łaską Bożą. Więc taki stan duszy trzeba spowiednikowi również wyłuszczyć. Żeby ktoś, kto nas spowiada, miał jak najpełniejszy obraz w rozeznaniu. Nie każdy jest ojcem Pio czy księdzem Bosko, że ma dar czytania w duszy, kapłan. I nie musi być. Nie zależy to, pamiętajmy drodzy, to na początku od razu walne, już nie będę tego powtarzał. Spowiedź nie zależy od księdza, który siedzi. Może być ślepy, garbaty, kulawy, piegowaty, rudy, łysy, jakikolwiek inny. I mało święty w dodatku. Tylko od Chrystusa obecnego w kapłaństwie. Ale spowiedź święta tak naprawdę w największym wymiarze zależy od tego, kto do niej przystępuje. Niby to oczywiste, a wcale nie takie prawdziwe. I co z tego, że ksiądz burknie? Albo co z tego, że powie tam, albo coś tam jeszcze innego? Co z tego? Czy to ważne kto? Czy to jest naprawdę takie istotne? W ogóle nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście zakładam, że ktoś jest normalnym księdzem, tak? No bo jak mamy do czynienia, a niestety zdarza się z kimś, kto jest niedokształcony albo nie ma rozeznania sam co do tego, co jest grzechem, a co nim nie jest, co może, a czego nie może odpuścić, no to wtedy się zaczynają już schody grubsze. No ale po to mamy rozum, żeby wiedzieć, że możemy szukać pomocy duchowej jeszcze u kogo innego. I to też bez ogródek mówię. W związku z czym, drodzy, ten rachunek sumienia, wracam z powrotem, jest istotny ze względu na to, żebyśmy wiedzieli, czym się zajmujemy. Żebyśmy mieli rozeznanie co do zła. I teraz dwie sprawy, na które chciałem przy rachunku sumienia zwrócić uwagę. Oto jest to rozeznanie grzechu. Przy rachunku sumienia ważne jest, żeby było dokonywane również i omodlone. To znaczy, żebyśmy się chociaż prosto pomodlili do Ducha Świętego o to, żeby dał nam światło umysłu, światło wiary, sumienia w rozeznaniu tego, co jest złe w moim życiu. Dlaczego? Dlatego, że są, znowu katecheza wychodzi, dwie formy sumienia. Sumienie tak zwane skrupulanckie i tak obrazowo mówiąc workowate. W jednym przypadku to jest w ogóle, powiem wam szczerze, dramat. To jest tragedia gorsza niż workowate bycie skrupulantem. To jest najbardziej szatańska z wszystkich podstępnych szatańskich zabiegów, to uczynić człowieka skrupulanta. Teraz wytłumaczę dlaczego. Tak? Więc sumienie musi być dobrze uformowane. Więc to rozeznanie, co jest grzechem, a co nim nie jest, gdzie są granice grzechu, a gdzie nie, też powinno być konkretne. I to jest wielka sztuka uformować sobie dobrze sumienie w życiu. Wielka sztuka. Dlatego powinno być tak, że człowiek ma jednego spowiednika. To jest wskazane bardzo. I ważne jest to, żebyśmy mieli konkretne rozeznanie. I on nam w tym, spowiednik nam w tym dopomaga. Ale po to są rachunki sumienia, po to, tak jak mówię, jest całe nauczanie Ewangelii i nauczanie Kościoła, dlatego katecheza w ogóle jest ważna, żeby rozeznać, co jest właściwe, a co nie. Co jest grzechem, a co nim nie jest. I teraz, drodzy, dlaczego mówię, że skrupulanstwo jest najgorszą formą prześladowania diabła? Dlatego, że ono pozbawia nas kompletnie radości dziecka Bożego, kompletnie. To nie znaczy, że mamy nie zwracać uwagi na to, że grzeszymy. Tylko skrupulanstwo, grzech polega na tym, że właściwie zaprzeczamy miłosierdziu Bożemu. Wszystko dla nas jest grzechem. Najmniejszy szczegół i najmniejszy pierdół jest grzechem. I to jest nieszczęście. Pan Bóg mnie kiedyś doświadczył spowiadaniem sumienia, tak to ujmę, nie człowieka, ale sumienia skrupulanckiego. Nie miałem w życiu tak naprawdę więcej męczarni. No nie da rady po prostu skrupulanta spowiadać. To jest dramat.
Tu się trzeba modlić o uzdrowienie. Nie można dać rozgrzeszenia, bo właściwie to rozgrzeszenie jest grzeszne. Wszystko jest po prostu zwichrowane. Otóż, drodzy, nie wszystko w życiu jest grzechem, to trzeba wiedzieć. A z drugiej strony nie wszystko nam wolno. I z kolei to sumienie workowate, no jest nieszczęściem w drugą stronę, że właściwie przychodzi ktoś i mówi, że no ja nie mam żadnych grzechów, właściwie co, nikogo nie zabiłem, nie tutaj podpaliłem. Nie. No to od czego ja się spowiadać? Chociaż ta fiksacja zdarza się częściej, jest ona mniej niebezpieczna, bo jak człowiek sobie zda sprawę, że nie wszystko w jego życiu jest w porządku, to łatwiej go wyprostować w tę stronę, niż skrupulanta w drugą. Możecie mi wierzyć. Łatwiej jest, doświadczając własnej ograniczoności w różnych sytuacjach, uznać, że człowiek jednak jest grzeszny, niż to, że grzeszny w jakimś aspekcie nie jest. To jest paradoks, ale tak jest. Więc ważne jest, drodzy, to i na to zwracam uwagę, żebyśmy, przygotowując się do spowiedzi, ten rachunek sumienia zrobili solidnie. Jak ktoś ma z tym problem, niech weźmie kartkę, niech sobie zapisze na długopisie, później po spowiedzi spali, ale niech wie, co mówi do księdza. Niech wie, co mówi. Żeby nie klęknął kratek konfesjonału i teraz zastanawiał się, właśnie przy konfesjonale będzie robił rachunek sumienia. To jest częsty błąd. Teraz następna sprawa, która bezpośrednio się z tym wiąże, to jest częstotliwość spowiedzi święta. Otóż spowiedź święta to nie jest sakrament. Oczywiście możemy powiedzieć i usprawiedliwiać, czy raz do roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym komunię świętą przyjmować. Nie? No minimalista oczywiście powie, no co ksiądz chce ode mnie w ogóle, przecież to jest właśnie idealne, ja to realizuję, o co chodzi. No o to chodzi, że najczęściej te osoby właśnie przychodzą z jednym grzechem, nie? I w ogóle nie ma grzechu, no o co chodzi. Co się ksiądz czepia? Już nie chcę mówić, bo to zaraz ktoś powie, że żadna zdrada tajemnicy spowiedzi. No tak znowu zironizuję, nie? Nie miałem zębów, pokłóciłem się z żoną, nie chodziłem czasami do kościoła, ale to jest czasami, na ten pół roku nie chodziłem. Dobra. No i właściwie to czasami pochlałem za dużo. No i to wszystko. No i takich większych grzechów nie ma. No to właśnie o to chodzi. Zatraca się wrażliwość sumienia. Spowiedź święta, jeśli ma być owocna i rachunek sumienia jest ćwiczeniem duchowym tak naprawdę. W zakonach, tak jak naszym, codziennie jest rachunek sumienia. Jest krótka refleksja nad tym, jak przeżywam dzień, czy jak przeżyłem dzień. I wtedy wiem, co sobie stawiam przed oczy, nie? Dlatego częstotliwość spowiedzi to jest 3, 4, 5 tygodni. To daje pewien rytm pracy nad sobą. Łatwiej jest rozliczyć się z miesiąca niż z roku. W sposób konkretny. Bo to później się biorą właśnie takie, wiecie, zajawki. Jeśli chcemy normalnie pracować nad sobą, to trzeba to robić systematycznie. Nie przymierzając ni w te, ni w tamte. Jeśli ktoś uprawiał w życiu jakiś sport, to wiesz, no szczególnie w takich dyscyplinach, które są techniczne, to jak przestanie trenować na rok, to jest właściwie po ptakach. To on się może pobawić później, ale nigdy do tego sportu na poziomie jakimś wysokim nie powróci. Podziwiamy piłkarzy, nie wiem, olimpijczyków, a to jest codzienna, systematyczna, mozolna, ciężka praca. I spowiedź święta jest taką pracą duchową. Dlatego często jest tak, że ludzie mają do niej awersję. Nie chcą się spowiadać z radością, bo im to przynosi trud. Z kolei jak ktoś już zakosztuje w spowiedzi świętej, systematycznie się spowiada, no to co to dla niego spowiedź? Cyk, rachuneczek sumienia, co tutaj mi wyszło. Pomyśli jeden dzień gdzieś, drugi w przelocie, jak wie, że przychodzi czas spowiedzi świętej, pomodli się, zrobi konkretny rachunek sumienia, wie, o czym mówi, czego chce, robi postanowienie i idzie do spowiedzi. I ten element na tym zamknął. I wtedy ta spowiedź zobaczy w punkcie wyjścia, jaki jest w ogóle styl przeżywania tego sakramentu. Czego się bać, jak człowiek idzie przygotowany? Jak ktoś idzie na egzamin i ma w głowie nie sieczkę, ale trochę wiedzy, to się tego egzaminu nie boi. A jak się boi, to się stresuje, że może trafi coś bardziej albo mniej trudnego, ale po prostu idzie sobie, tak?
i no, no co, zabiją go na tym egzaminie, głowę mu utną, no nic się nie stanie. Ze spowiedzią oczywiście nie mamy w ogóle dyskomfortu, że ktoś nas za to oceni, poza samym Panem Bogiem, no bo co tam ksiądz może ocenić czy nie ocenić. Nie stawiamy siebie w świetle prawdy ludzkiej, tylko boskiej. Następna rzecz, drodzy. Jeśli już przebrniemy ten element rachunku sumienia, to właściwie nie ma co się zatrzymywać nad żalem za grzechy. Bo jeżeli mamy rozeznanie właściwe, co jest dobrym, a co złem, co jest grzechem, a co nim nie jest, to wiadomo, że człowiek nie chce zła w swoim życiu w sposób naturalny. I żal za grzechy jest po prostu żalem, no to żeby nie definiować tego samego przez to samo. Jest to poczucie, tak, ugodzenia w miłość Boga. To jest żal za grzechy. Ja nie żałuję dlatego za grzechy, bo to jest nie, tak zwany żal niedoskonały, że się tego Pana Boga boję. Jak z góry wiem to, co powiedziałem na początku, że Bóg jest miłością, to żal za grzechy powinien być na tyle doskonały w nas samych, że wiem, że jeśli grzeszę, to ja po prostu godzę w miłość Pana Boga. Czasami mi się wydaje, że kocham człowieka drugiego, że kocham jakąś sytuację, a to się okazuje, że ta miłość rani miłość Boga, że ja źle kocham. Jak się ma taką perspektywę, to wzbudzeniu żalu za grzechy to jest bardzo łatwe. Wyobraźcie sobie w drugą stronę, jakby to działało. Gdybyście kogoś bezgranicznie kochali, a wielu z was te sytuacje przeżywało, dziś przeżywa, a ktoś was rani po prostu, po ludzku, no to odwróćcie tę sprawę na miłość Boga, która jest nieskończenie doskonała. Bóg, który nam nie warunkuje miłości, bo dzisiaj się uczesałeś, masz make-up fajny i fajnie wyglądasz, albo wstałeś prawą nogą, kocha nas zawsze, wszędzie, pomimo całego naszego upodlenia i my po prostu ranimy miłość kogoś, kto nas kocha bezgranicznie. To jest wtedy właściwa postawa przeżalu za grzechy. I to możemy tak rozumieć i powinniśmy tak rozumieć. Wtedy to jest sprawa, można powiedzieć, oczywista dla nas. Jeśli robię rachunek sumienia, zdaję sobie sprawę, jak dalece nie odpowiedziałem na tę miłość, która jest dla mnie najważniejsza jako człowieka wiary, nie? I zupełnie inaczej myślimy o spowiedzi świętej. Wtedy przybranie postawy takiej prawdy o sobie, pokory, w jakim punkcie jestem, to jest bardzo trudne, słuchajcie, bo można, że kocham Pana Boga, ale ten grzech jest taki, że właściwie też nie tyle co grzech kocham, ile na taką postawę, że to akceptuję, że jakoś to próbuję ten grzech godzić z wiarą, a to nie wychodzi na dłuższą metę. Prędzej czy później człowiek się pętli po prostu. Bo wie, że rani siebie, kogoś, w jakąś sytuację spapra przez grzech, którego się dopuszcza. I to jest bardzo trudne, żeby stanąć w pokorze przed Bogiem i powiedzieć: tak, prawda, po prostu ta sytuacja, czy no, ta sprawa mnie przerasta, jest grzechem w moim życiu. I teraz przychodzi dopiero kolejny warunek dobrej spowiedzi. Mocne postanowienie poprawy. W świetle tego żalu. Nie chcę do tego wracać, nie? Nie chcę wracać do grzechu. Jeśli coś rani moją miłość własną, miłość Boga, jeśli coś rani to, co kocham, czy to, kogo kocham, no to ja nie chcę, żeby tak było. Nie chcę, żeby te moje relacje z osobą, którą kocham, były poranione, były krzywe. Były jakieś takie byle jakie po prostu. No są ludzie, którzy żyją ze sobą i obok siebie. Ja znam małżeństwo takie bardzo w jakiś sposób mi bliskie sercem, które żyje kompletnie obok siebie, no, od kilkudziesięciu lat. On nie ma miłości, mimo że jest wiara jednego i drugiego. To jest, ja w ogóle dziwię się, jak to można było pogodzić, ale oni to godzą. I to we wszystkim się przejawia, łącznie z tym, że jeden ma odpalony TVN, a drugi telewizję Trwam, wychodzi przez pokój i jedna do drugiej mówi: nie, znowu te żałosne kłamstwa z TVN-u. Nie? No i to przy każdej okazji sobie ładują i w każdą niedzielę do kościoła, co regularnie do spowiedzi, do Komunii Świętej. No jedna strona trochę zawala właśnie spowiedź, bo gdyby nie zawalała, to by się łatwiej było otworzyć na miłość. I to trwa od kilkudziesięciu lat.
zobaczcie do czego, to nie jest abstrakt, to jest żywa, prawdziwa sytuacja, z życia wzięta. To właśnie na tym polega, no, brak mocnego postanowienia poprawy. No jakie są moje postanowienia po spowiedzi? Ilu z nas idzie do spowiedzi świętej i postanawia sobie w jednym aspekcie swojego życia, że będzie następny miesiąc, dwa, trzy pracowało nad jakąś konkretną sprawą? No bo ja mam 70 lat, już mi się nic nie chce. To źle, że ci się nic nie chce. Właśnie musi się chcieć, no. Ja nie twierdzę, bo ja nad niektórymi sprawami całe życie pracuję, kiepsko mi idzie. I wiemy, o co chodzi. Czym innym jest regularność spowiedzi, nierezygnowanie z tego, żeby to postanowienie realizować, a czym innym jest, czy robię to w jakiś sposób bardziej albo mniej udane. To są dwie różne sprawy. Ale to postanowienie, to musi być ta gorliwość, którą podejmuję na nowo za każdym razem, idę i prę w kierunku pozytywnym. Tak? Wiele grzechów ludzie dzięki takiej postawie gubią w swoim życiu. Rozwikują wiele trudnych sytuacji dzięki mocnym postanowieniom poprawy. Całkiem się życie zmienia. Pod warunkiem, że właśnie to mocne postanowienie poprawy jest. Nie od razu ze wszystkiego, bo z motyką na słońce to się nie ma co porywać. Niektórzy by chcieli wszystko od razu i nic z tego nie wychodzi. Nie, wszystkiego od razu się zrobić nie da. Ale są pewne sprawy, dzisiaj takie modne słowo, priorytety, na które trzeba zwrócić uwagę. I wtedy wiadomo, że tym trzeba się zająć w pierwszej kolejności, bo my musimy w tym rachunku sumienia, do którego trzeba się przecież odwoływać przy postanowieniu poprawy, wyznaczyć taką sprawę, która najbardziej godzi w miłość moją, w moją relację z Bogiem, w moją miłość do Boga. I wtedy jest oczywiste, że to mocne postanowienie poprawy będzie skoncentrowane na jakimś konkretnym, jednym czy drugim postanowieniu. No ja powiem szczerze, spowiadam tak jak długo księdzem jestem, ale rzadko słyszę, rzadko. Bardzo, 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 bardzo rzadko, że ktoś mi mówi i ojcze duchowny, czy proszę księdza, moim postanowieniem po tej pospowiedzi jest to i to. Czasami pytam nawet, a jakie postanowienie podjąłeś po tej spowiedzi? A to jest... Dlaczego na to zwracamy? Bo ksiądz Bosko to powiedział. Ja sobie tego nie wymyśliłem, bo tak mądry nie jestem. Na szczęście mamy świętego Jana Bosko. Mówi tak, jeśli spowiedź naszych chłopców jest słaba, to dlatego, że nie mają stałej woli, mocnego postanowienia poprawy. Że nie robią dobrych postanowień, mocnych postanowień poprawy. I to jest święta prawda. Następny warunek, zobaczcie, naszego przejrzenia na oczy, to jest spowiedź szczera. No jak już wszystko mamy przygotowane, no to już na miły Bóg, nie kombinujmy. Jak konie pod górę na ślizgawicy, bez podgutych kopyt, tylko prosto, linijnie, nazywajmy rzeczy po imieniu. Nie? Najbardziej wstydliwych sferach ludzie najbardziej kłamią. I to jest po prostu czasami takie, że teraz ksiądz siedzi w konfesjonale, ale ja wam mówię z perspektywy księdza. I się zastanawia, czy zapytać, czy nie zapytać. No to jak ja zapytam o to, czy on współżyje, no to zaraz powie, albo czy się onanizuje, no to zaraz powie, no ciekawski, kurka, zboczeniec jeden, nie? To właśnie, no, to go interesuje. Żyje w tym celibacie i nie wie, czego się czepia. No, nie będę się dzielił swoimi doświadczeniami z tej sfery, ale w każdym razie wprost po imieniu i na temat każdy grzech trzeba nazwać, wyznając te grzechy. Bo czasami to jest tak ogródkami, słuchajcie, powiedziane, jest mistrzostwo świata. Ja tego nie mówię tylko do was, ale mówię, żebyście wy też mogli z pełną swobodą jako heroldowie Ewangelii mówić to w swoich rodzinach, swoim przyjaciołom i znajomym. Grzech trzeba nazywać po imieniu. Po imieniu po prostu. Przy spowiedzi wyznawać go też po imieniu. Jak kradnę, to kradnę. Jak oszukuję, to oszukuję. Jak używam wulgarnych słów, to używam wulgarnych słów. Jak życzę komuś zła i przeklinam jakąś sytuację, to też trzeba to powiedzieć. Jak jestem złośliwy, to jestem złośliwy. Jak jestem niecierpliwy, to niecierpliwy. No jest proste. Bo to z takim, mówię, flagowo, nie, to... Księdza, to zdefraudowałem 10 tysięcy złotych. I teraz ksiądz, trochę taki jak ja, nie, a kiedyś tak prawie miałem, biegnę szybko do
pokoju, przepraszam, to sobie Pan poczeka, otwieram słownik wyrazów owcy, a to zdefraudowałem, znaczy się ukradłem. Po co tam kombinować, jak koń pod górę? Nie? Już tam nie będę mówił tych śmiesznych przykładów, nie? Sypiam z moją dziewczyną, to chwała Bogu, sypiaj chłopie normalnie do ukichanej śmierci, będę byś nie grzeszył. A nie, 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 to ja inaczej sypiam. A jak ty sypiasz? No, tak gadanie. No współżyję po prostu, no i tyle. Mieszkamy razem. No co z tego, że mieszkacie razem? Ja mieszkałem na przykład przez kilka lat razem z moim kolegą z seminarium. No i seksu nie było? Nie daj Boże, żeby się do mnie dobierał jeszcze. Byś pałą w łeb dostał. No nie, no bo to wiecie, to można się śmiać z jednej strony, bo to jest śmieszne, a z drugiej strony tak ludzie kombinują, możecie mi wierzyć. Jak coś powiedzieć, żeby nie powiedzieć? I to wydaje się proste i logiczne, ale wcale niekoniecznie jest to oczywiste. A księża, ja ostatnio jestem też tak bardzo wszystkich, proszę, żeby o tym mówić. Ja na rekolekcjach mówię właśnie w ten sposób, no często, a jakoś tak widzę, że rekolekcjoniści unikają tych tematów. Tak samo jak unikają tematów związanych na przykład z diabłem, ale to jeszcze, żeby nie przedłużać, to wrócimy do tego na chwilę. Więc zobaczcie, ta spowiedź szczera jest bardzo ważna. I teraz zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu, to myślę, że więcej aż tak tłumaczyć nie trzeba, ale żebyśmy też mieli świadomość, że zadośćuczynienie nie jest to, no sorry stare, że tam cię skląłem jak psa tam, sorry, nie, sorry. Nie, no sorry, że tam tyłek obrobiłem do kogoś tam z boku. No przepraszam, nie? No to kiepsko ta sprawa wygląda. Bo tak naprawdę słowo ma moc u Pana Boga stwórczą, ale słowo ma moc morderstwa na przykład. Jak kogoś obgadałeś, chociażby taki przykład, to trzeba teraz te kalumnie odwołać. Trzeba stanąć przed tą osobą i powiedzieć, słuchaj, mówiłem nieprawdę. To jest zadośćuczynienie. Jak komuś kierowca wjedzie w płot samochodem, to pan licho jego samochód, ale facet wychodzi, chłop w gumiakach, zapala papierosa i mówi, panie, płot mi pan rozjechałeś. No. Weź pan to też tachetę teraz kup i pan napraw. No. I to jest zadośćuczynienie. Co chłopu po tym, że wyjdzie kierowca, też zapali papierosa. Panie, pan płot w tym miejscu żeś postawił, jak ten płot? A chłop mówi, panie, no ale tam jest droga, nie tu. Tu jest płot, a tam jest droga. No i ma rację, nie? I tak jest zadośćuczynienie. Nie mamy co przekonywać siebie, że nasze zadośćuczynienie może polegać na błahym zbryciu sprawy. To nie jest błahostka. Często wyrządzamy komuś krzywdę trwającą lata. I nasze zadośćuczynienie czasami, bo jest taka sytuacja, żebyście mnie też dobrze zrozumieli, nasze zadośćuczynienie nie może być czasami fizyczne, bo krzywda nie dotyczy spraw tylko i wyłącznie fizycznych, ale duchowych. Ja mam ten przywilej jako ksiądz, że mogę się modlić o wybaczenie czy o dar przebaczenia za grzechy, które popełniłem na przykład i ofiarować, kiedy mogę, mszę świętą w tej intencji. Jeśli nie mogę inaczej skutecznie naprawić krzywdy, którą wyrządziłem. I każdy z nas, no jak ktoś nie jest księdzem, nie odprawi mszy, ale może się modlić również w tej intencji, bo to jest też zadośćuczynienie. Jest taka kategoria krzywd, której nie idzie wynagrodzić fizycznie, po prostu nie idzie, no. Że ktoś ma do nas nienawiść za to, co coś zrobiliśmy, powiedzieliśmy. Więc trzeba się też modlić tej intencji. To nie jest żart. O przebaczenie. O Boże miłosierdzie. Dla mnie i dla kogoś, kto został skrzywdzony. To jest ważne. Żeby też nie zaniechać tego. Bo często się usprawiedliwiamy. No ja przeprosiłem, no ale to już nic więcej nie mogę zrobić. Nie, to się módl. Żeby ten ktoś to twoje przeproszenie przyjął. Czasami tego potrzeba. Bo ktoś też musi mieć czas na to, żeby tą ranę zalizać i wyleczyć. Nie? To jest niezwykle, niezwykle istotne. I drodzy, teraz wreszcie o trochę, to żeby było tak zawiało siarą, bo to tak jak tam gdzieś mówili, to jaki tu egzorcysta będzie, tu będzie diabeł wył i będą wszyscy mocą Ducha Świętego powaleni, leżeli i tam na pewno musi się tutaj coś takiego wydarzyć, bo to jest ważne właśnie dla wielu ludzi, ja to nie mogę z tego czasami, ale żeby siarą powiało i żeby trochę o diable było, no to głównym sprawcą grzechu jest diabeł.
I teraz to wielokrotnie powtarzam, ale to jest, już tam usłyszał, to już trudno. Prawda jest taka. Diabeł, co by nie gadać, jest nie przeciwnikiem Pana Boga, tylko jest w ogóle odwrotnością Bożej perspektywy świata. Jeśli Bóg mówi, że coś jest dla ciebie radością i spowiedź święta daje ci wyzwolenie, to diabeł mówi, co tam temu księdzowi będziesz mówił na ucho? I się spowiada, nie mów mu tego. On się domyśli, że Bóg wszystko wie. Po co byś gadał? Nie? Jeśli mamy do czynienia z jakimś złem, jakąś pokusą, no to nie jest takie złe, spoksik, tam nic się nie stanie. Nie? Nic się nie stanie. I dzisiaj w świecie, w którym żyjemy, nie? To poszukiwanie diabła to jest dla głupków. Przepraszam, że tak nazywam po imieniu. Niektórzy szukają diabła wszędzie. Po co go szukać? Ja wychodzę na ulicę i nie dlatego, że jestem jakimś mistykiem, tylko widzę działanie diabła wprost. Cała jego inteligencja polega na tym, że on to wszystko tak zgrabnie poubierał, że to nawet pachnie, a nie śmierdzi siarką. No tak jest, zobaczcie. Pojedźcie sobie do Koszalina, do Piły, na przykład w niedzielę, pod jakiś hipermarket. Nie wchodźcie do niego, tylko wjedźcie do miasta. Przecież, czy tam ktoś czuje dym siary rozdeptanego w 8 pokładzie w departamencie piekła diabła? No co wy, muzyczka gra, choinki, Mikołaje dygają, zajączki skaczą, dzieci się cieszą, małysza na wózkach udają. Niektórzy święci kapłani, w przeciwieństwie do mnie na przykład, ja nie jestem święty pod tym względem, wpadli na genialny pomysł, no skoro ludzie nie idą do kościoła, to kościół niech przyjdzie do nich, wybudujmy im tam kurde kaplicę. A co? No pewnie. No można sobie z wszystkiego już jaja robić. To jest szatański zabieg. Tak spłaszczyć rzeczywistość świata, żeby się człowiekowi wydawało, że to jest dobrze, że ksiądz pójdzie i odprawi mszę świętą w hipermarkecie ku uciesze gawiedzi, która łaskawie przyjdzie popatrzeć, jak facet odgrywa teatrzyk przy jakimś ołtarzyku i macha jakimś opłatkiem. To jest pomylenie. W ogóle światy się nie pomieszały. I trzeba mieć tego świadomość. Po co dowodów na istnienie diabła? Przecież to wszędzie go widać. W agresji słownej, która się przejawia przeciwko wszystkiemu, co jest święte i Boże. W rzucaniu dziewczynek tutaj w drzwi kościoła w Czaplinku. Przecież to nie jest tak, że za tym diabeł nie stoi. No stoi. No kto dziecku tam 10 czy 12-letniemu wełbie tak namieszał, że ono bez sensu kamieniami w kościół rzuca. Powiedzcie mi. Przyszedł wam kiedyś taki pomysł do głowy. Może komuś przyszedł, no jak Pan Bóg zadziałał w jego życiu, to się nawrócił. Żeby kamieniami rzucać w kościół, nie? No mi w życiu nie przyszedł taki pomysł do głowy. Nie dlatego, że byłem najświętszym chłopcem na świecie, bo nie, do dzisiaj nie jestem, ale do głowy to nie przyszło. No. Diabeł działa, manifestuje swoją obecność, tylko my tego nie widzimy. I dlatego dzisiaj, jak ja to mówię, modne są takie eventy chrześcijańskie, katolickie, że diabeł wyje i jest jakaś manifestacja szatańska. A powiem szczerze, że nie tęsknię wcale. Nie tęsknię. Skupmy się na tym, co jest wokół nas. A naprawdę, wierzcie mi, w wielu sytuacjach zapominania o dniach postnych, zapominania o ofierze Chrystusa w piątek, zapominania o tych rzeczach, które się dokonały w dziejach zbawienia, diabeł po prostu działa. Robi to na naszych oczach. I mówi nam, że jest wszystko okej. Okay. I on jest sprawcą grzechu. Naszego niepogodzenia się ze sobą, bo jesteśmy wiecznie rozdarci. Jak ksiądz nie będzie softowy, nie? No to wtedy to my odejdziemy z kościoła. I teraz ksiądz się musi czuć winny, nie? To jest, wiecie, prosta sprawa. Ja jako proboszcz to przeżywam zupełnie inaczej, ale też od niedługiego czasu przychodzi ktoś po zaświadczenie i mi tłumaczy, że on chce zaświadczenie, żeby być ojcem chrzestnym czy matką chrzestną. Ale mieszka od 5 lat za granicą. No to jak ja mu mogę to zaświadczenie? Przecież ja faceta czy kobiety nie znam, na oczy nie widziałem. Przecież przychodzi w tej sprawie nawet
jego matka, czy ojciec, albo dziadek, czy babka. To o co w tym wszystkim chodzi? Jakbyśmy popatrzyli przez pryzmat zła, no to tak jest. Bo gdyby ktoś był normalnym, wierzącym, praktykującym katolikiem, który praktykuje, idzie do swojego proboszcza i nawet jak nie zna angielskiego, to mu tłumaczy na migi, że tu dziecko chce chrzcić, nie? To wiecie, jak w tym kawale jest. Słyszeliście kiedyś taki kawał, jak facet kupował ten kiełbasę w sklepie w Anglii, czy nie? Przychodzi facet do sklepu, Polak, i nie wie, jak kupić kiełbasę w angielskim sklepie. Pokazuje mu dużego rzeźnika, nie? On temu pokazuje tam, a ten nic nie wie, o co chodzi. Mówi, salam, salam, salam. A teraz uważaj. A teraz uważaj. Nie kujawska, nie kujawska. Krakowska. No to jakieś tam mieli tam wspomniane. No to po prostu jest tak też, że no nie ma co mieszać tutaj pewnych spraw, tak? I jeżeli chodzi o to istnienie diabła w naszej rzeczywistości, no to mówię, no trzeba mieć takie konkretne rozeznanie, no, wiedzieć, że nie ma co szukać diabła w każdym rogu pokoju i się podniecać tym, że on teraz będzie się eksponował na zewnątrz tak jak chce, tylko poszukać go najbliżej, gdzie możemy. Na tym bym streścił tę myśl. Zobaczcie, no, jak diabeł wikła nas samych i cały świat, w którym żyjemy, w różne sytuacje takie, żeby one nie doprowadziły nas do Boga, bo to jest to. Ja już pomijam ciężkie przewinienia przeciwko Bogu i bliźniemu, typu jakieś uwikłania, uzależnienia, grzechy śmiertelne, które latami są naszym udziałem, a sobie nie zdajemy z tego sprawy, albo nie chcemy sobie zdać sprawy, które zrywają wprost świadomie naszą łączność z Bogiem, po prostu, przeczą miłości Bożej i w nich trwamy, usprawiedliwiając siebie samych, raniąc innych przy okazji. I nie chcemy tego uzdrowienia. I wielu ludzi umiera duchowo w świecie, w którym żyjemy. Nie? Wielu katolików, zobaczcie, jeździ, szuka atrakcji, naprawdę, wierzcie mi. Ja po prostu z powątpiewaniem patrzę, kiwam głową, wkurza mnie to, bo po prostu, bo tego nie kumam. Jak to jest? Ale tak jest, no. Zawsze to odbieram lepiej tak niż w ogóle. Ale właśnie nie zwracają uwagi na to, że w tym sakramencie, w sakramencie spowiedzi świętej, Bóg dokonuje jednej ważnej rzeczy. Uwalnia nas spod mocy złego ducha. To jest pierwszoplanowy, najprostszy, najbardziej skuteczny egzorcyzm, jakiego sam Chrystus dokonuje na nas. Uwalniając nas spod władzy złego ducha. Diabeł, kusiciel, sprawca grzechu, przeciwnik Boga. Wszystko to, co byście sobie wypisali w słupku jako przymiot Boży, który jest nieskończenie doskonały, ale na górze napisali czysta miłość. Wszystko to, co zbuduje diabeł po drugiej stronie, jest dokładnym przeciwieństwem. Diabeł nie daje miłości, daje ułudę miłości. Diabeł nie daje wolności, daje pozór tej wolności. Diabeł nie daje radości, daje wesołkowatość i głupkowatość. Diabeł nie daje spełnienia. Diabeł daje tylko pozór satysfakcji. Tak to wygląda. I diabeł jest cwany o tyle, że buduje świat iluzji. Wszystko jest piękną woalką pokryte. Wszystko, tak jak mówię, jak w tym hipermarkecie. Jest piękne, pachnące jeśni na wystawach. Ale gdyby się tak dobrze zastanowić, to żeby brzydko nie mówić, to jest po prostu guzik warte. I to trzeba wiedzieć, na czym ta pokusa szatańska polega. Jeśli oglądaliście film pod tytułem Adwokat Diabła, jak nie, to zachęcam. Ktoś, kto wyreżyserował ten obraz, nieźle się naczytał Pisma Świętego i nieźle zgłębił teologię grzechu. Taktykę działania złego ducha. Powiedziałbym genialnie. Jeśli nawet nie miał takiego zamiaru, to i tak mu wyszło w sposób natchniony. Tylko od początku do końca trzeba to obejrzeć. Niełatwy wcale film, ale doskonały. Dlatego, drodzy, nie szukajmy diabła na siłę. Jak będzie chciał, to nas sam znajdzie, a wtedy my musimy być przygotowani w łasce Bożej na to, żeby dać mu odpór. To jest nasze zadanie.
To jest nasze zadanie.